Ewangelii według świętego Jana. Niektórzy z tłumu, który słuchał Jezusa, mówili: On naprawdę jest prorokiem, a inni utrzymywali: On jest Mesjaszem. Jeszcze inni wyrażali się z powątpiewaniem: Ależ czy Mesjasz ma przyjść z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz przyjdzie z potomstwa Dawidowego i z Betlejem, to jest z miejscowości, w której przebywał Dawid? I powstał co do niego rozłam w tłumie. Niektórzy z nich siłą chcieli go zatrzymać, nikt jednak nie wyciągnął ręki przeciw niemu. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci ich zapytali: Czemu go nie przyprowadziliście? Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy żaden człowiek tak nie przemawiał. Na to faryzeusze zapytali ich: Czy i wy daliście się otumanić? Czy ktokolwiek ze starszyzny albo z faryzeuszy uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który jest przeklęty, bo nie zna prawa. Odezwał się do nich Nikodem, ten, który poprzednio przyszedł do niego, jeden z nich. Czy nasze prawo skazuje kogoś, jeśli najpierw go nie przesłucha i nie dowie się, co robi? Na to mu odpowiedzieli: Czy i ty jesteś z Galilei? Sprawdź i przekonaj się, że nie będzie proroka z Galilei. I rozeszli się, każdy do swojego domu. Kontynuujemy dziś, jak słychać, refleksję. Słowo Boże nas zachęca, byśmy kontynuowali tę wczorajszą refleksję dotyczącą tego, kim jest Bóg, kim jest Jezus. Tu już nieraz o tym mówiłem, że Pan Jezus zaskakuje między innymi tym, że nie mówi jasno, kawa na ławę, kim On jest. Wprawdzie mówi, kim jest, ale to jest tak zawoalowane, takie, jednak tak sformułowane, że pozostaje pewne pole do interpretacji. Stąd też w Kościele pierwotnym nie było jasności co do tego, kim Jezus jest. Był taki moment za czasów niejakiego Ariusza, że nawet większość chrześcijan, większość wierzących w Chrystusa, większość na świecie, nie? Wszystkich wierzących w Chrystusa na całym świecie, uważali, że Jezus wcale nie był Bogiem. Tak. To dopiero Sobór Nicejski, znaczy potem się biskupi zebrali, no i zadali sobie pytanie, jak to w końcu właściwie jest. No i padła odpowiedź, czy uznano, ogłoszono jako, można powiedzieć, sformułowano to jako dogmat, że Jezus jest Bogiem. Na jakiej podstawie? Na podstawie tego, że sięgnięto do tego, w co wierzył, czy jak wierzył o Jezusie Kościół, zanim pojawił się Ariusz. Że jednak to przekonanie, które pierwotnie było, nawet jeśli nie było sformułowane tak jednoznacznie, nie było to, nie miało to formy dogmatu i tak dalej, no to jednak wszyscy uważali Jezusa za Boga, nie? Wszyscy chrześcijanie. Potem dopiero coś zaczęło się pojawiać, zaczęły się pojawiać różnice zdań na ten temat. Tak, więc to wszystko bierze się właśnie z tego, że Pan Jezus nie jest taki jednoznaczny w odpowiadaniu na pytanie, wyjaśnianiu, kim On jest. Natomiast to, co jakoś szczególnie mnie porusza w tej dzisiejszej Ewangelii, to jest też jeden z tych fragmentów Ewangelii, które jakoś szczególnie lubię. Zawsze jak czytam, to się takie ciepło
we mnie pojawia. Mam tu na myśli te słowa tych strażników. Dla mnie to są niesamowicie ważne słowa. Jacyś strażnicy świątyni, wysłani, żeby Pana Jezusa aresztować, pojmać, przyprowadzić, przynajmniej na jakieś przesłuchanie, bo to chyba o to chodziło. Ich słowa dla mnie są po prostu tak piękne, tak prawdziwe przede wszystkim, zgodne z moim doświadczeniem. Zawsze jak czytam, jak mi blisko do tych strażników. Mam tu na myśli słowa nigdy żaden człowiek tak nie przemawiał. Tak, w innych tłumaczeniach właśnie jest nikt jeszcze tak nie przemawiał. Nigdy nikt tak jeszcze nie przemawiał. Nigdy żaden człowiek tak nie przemawiał. To jest tak prawdziwe o Panu Jezusie. Właśnie to jest to, co ja mam zawsze ochotę o Panu Jezusie mówić. I wolę mówić nawet to, niż to, że On jest Bogiem. To już kiedyś mówiłem, nie? Że co z tego, że my chrześcijanie będziemy mówić, Jezus jest Bogiem, Jezus jest Bogiem, Jezus jest Bogiem. Niektórzy mówią, a może Boga nie ma, bo pokaż mi Go. Ja im nie potrafię tak pokazać, nie? Na przykład, żeby dotknęli palcem. Tak, bo jest wielu takich, którzy chcieliby doświadczyć Boga tak, jak się doświadcza, chcieliby doświadczyć istnienia Boga, tak jak się doświadcza istnienia, nie wiem, stołu, krzesła, szafy. Albo chociaż a najlepiej to tak jak drugiego człowieka właśnie. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Natomiast to, co mogę powiedzieć i co z uporem będę powtarzać, będę mówił zawsze o Panu Jezusie. Nawet jeśli będę mówił, że On jest Bogiem, to jednak zawsze będę mówił to po to, żeby powiedzieć, posłuchaj Go. Nikt, żaden człowiek jeszcze nie przemawiał tak jak On. Żaden człowiek tak nie nauczał jak On. Nie ma lepszego mistrza, nie ma lepszego nauczyciela. Nie ma człowieka czy kogoś w ogóle, kto kiedykolwiek w historii świata wypowiedziałby ważniejsze słowa niż On. Tak, kogoś takiego nie ma. I tu jest właśnie cały ten paradoks, że w momencie, kiedy się zasłuchamy w Jezusa, ale tak naprawdę zasłuchamy tak głęboko, nie wyrywając pewnych tam zdań z kontekstu i tak dalej, tylko naprawdę, naprawdę Go posłuchamy. I jednocześnie jeszcze popatrzymy na to, co On zrobił, co robił. Popatrzymy na Jego śmierć, zmartwychwstanie. To w tym momencie zaczyna wyłaniać się w naszych oczach, naszej duszy. Może nawet lepiej powiedzieć, obraz kogoś naprawdę niezwykłego. I wtedy dopiero jakby rodzi się w taki naturalny jakby sposób takie zdanie, to jest Bóg. Nie wiem, kim jest Bóg, ale jeżeli Bóg istnieje, a widzę po tym człowieku, po Jezusie, że musi istnieć, to właśnie On jest tym Bogiem. Jeżeli kiedykolwiek Bóg do człowieka przemówił, to przemówił ustami Jezusa. Jeżeli kiedykolwiek Bóg dla człowieka zrobił coś wyjątkowego, spektakularnego, to właśnie zrobił rękami Jezusa. Takie jest moje doświadczenie.
To właśnie się dokonuje we mnie wtedy, kiedy słucham Jezusa, kiedy na Niego patrzę. Tak, dopiero kiedy na Niego patrzę, odkrywam Boga. Co nie znaczy, tak jak mówiłem wczoraj, że ja już wiem, kim jest Bóg. Że umiem odpowiedzieć na pytanie, kim jest Bóg. Nadal nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. I najlepsza odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy na pytanie, kim jest Bóg, no to jest właśnie taka. Posłuchaj Jezusa. Poznaj Go. Zwłaszcza, że jeśli będziesz chciał Go poznać, to prawdopodobnie On w którymś momencie, kiedy uzna, że jest to moment właściwy dla Ciebie, On da się doświadczyć, On wejdzie jakby w Ciebie i Ty nie będziesz Go widział, bo On nie będzie na zewnątrz Ciebie. Ale Ty będziesz jednocześnie Go widział, patrząc na tę samą rzeczywistość, na którą do tego czasu patrzyłeś i ta rzeczywistość wydawała Ci się taka no, nienadzwyczajna, tak to ogólnie nazwijmy. I nagle to właśnie wszystko się odmieni. Cała rzeczywistość się odmieni. Wszystko nabierze zupełnie innego charakteru, znaczenia, właśnie sensu. Wszystko nabierze sens. I po tym poznasz, że doświadczyłeś właśnie Boga. Że Go spotkałeś, że nawiązała się między Tobą a Nim jakaś relacja. Tak, nikt jeszcze nigdy nie przemawiał tak jak ten człowiek. Zobaczmy, to tak zrobiło na tych strażnikach świątynnych tak niesamowite wrażenie, że oni zapomnieli o rozkazie. Prawdopodobnie rozkaz był dla nich rzeczą świętą. A oni o tym zapomnieli. W pewnym sensie można powiedzieć, pogubili się. Tak. Ale właśnie gubiąc się, jednocześnie odnaleźli no właśnie to, za czym każdy człowiek tęskni. Odnaleźli Boga, choć być może jeszcze nie potrafili tego wtedy tak nazwać. Tak, bo można doświadczyć Boga. Można doświadczyć Jego obecności, spotkać się z Nim i wcale nie zdawać sobie z tego sprawy. Ale to nie zmienia faktu, że to doświadczenie Boga będzie doświadczeniem autentycznym. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.